Na zakończenie zmagań w grupie Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej trzeciej ligi rezerwy Lecha Poznań rozegrają derbowe starcie z Wartą. Oba zespoły wciąż mają szansę na wywalczenie pierwszego miejsca premiowanego awansem do barażu o drugą ligę. Fajnie, cały sezon ciężko pracowaliśmy na to, żeby ta ostatnia kolejka była meczem o coś. Nie tylko o 3 punkty, ale o mistrzostwo trzeciej ligi. Na pewno forma rewanżu za tą porażkę tu we Wronkach 1-0, bo nie uważamy, że byliśmy słabsi niż Warta, ale będziemy grać o 3 punkty, grać swoje, to co potrafimy. Mamy nadzieję, że wynik to będzie pochodna tego. W zdecydowanie lepszej sytuacji są warciarze. Zielonym do zajęcia pierwszego miejsca wystarczy remis. Rezerwy Lecha muszą nie tylko wygrać derby, ale jeszcze liczyć na dobre wieści z Niechanowa, gdzie miejscowy Pelikan musiałby stracić punkty w starciu z najsłabszą drużyną ligi, Kujawianką Izbica Kujawska. Jeżeli wygramy, Pelikan straci punkty, to mamy baraże i taką myśl mamy. Ale wiadomo, że jesteśmy w ciężkiej sytuacji, bo dwie drużyny, Warta i Pelikan, mają większe szanse. Ale nadzieja umiera ostatnia i mamy szansę i musimy wygrać swój mecz. Finisz grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej trzeciej ligi zapowiada się pasjonująco i warto śledzić go na bieżąco. Dlatego w sobotę o godzinie 17 polecamy włączyć Lech TV lub WTK i na żywo obejrzeć derby Poznania. Mecz Warta Lech II komentował będzie Mateusz Kuźniewski.